like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong. Przez tę książkę generalnie się płynie. Ja w ogóle nie zauważyłam, kiedy wczoraj znalazłam się już w jednej trzeciej opowieści i tak naprawdę mam już swoje pierwsze przemyślenia i to, co jest ciekawe w tej książce, to że okładka, można powiedzieć, że zupełnie nie oddaje albo w dużej części nie oddaje tego, jak poważny będzie środek. To znaczy, ja generalnie nigdy nie czytam opisów z tyłu. Tym razem było inaczej, bo pracując w wydawnictwie z tymi książkami i pisząc o nich na Instagramie, wydaje nam się, muszę co nieco o nich wiedzieć, więc staram się dowiedzieć o książce jak najwięcej, żeby móc w fajny sposób ją przedstawić. No i tutaj miałam taki lekki spoiler. Nie lubię tego, ale no trudno. Także wiedziałam mniej więcej, czego się spodziewać. I jakby ciekawe było to, jak zupełnie bez zeznania tego, co jest napisane tutaj, czytelnik dostaje taką historię, która zdaje się być nieco urwana, bo zaczyna się to w ten sposób, że Sabrina, czyli główna bohaterka, spóźnia się na kolację, na którą umówiła się ze swoją przyjaciółką. One na każde urodziny spotykają się ze sobą i jedzą kolację i w ten sposób świętują. I tutaj ona spóźnia się na nią i widzi, że przy stoliku siedzi 5 osób, które nie powinny tam być. Ona ich nie zaprosiła, ale one kiedyś, dawno temu, znalazły się na takiej liście, którą stworzyła w przypływie emocji. Liście gości, 5 ludzi, których zaprosiłaby na kolację. Nieważne, czy żyją, czy nie żyją, kim są. I na tej kolacji znajduje się Audrey Hepburn, jej wykładowca z czasów studiów, były narzeczony, nieżyjący już ojciec, no i jej przyjaciółka. I było to ciekawe doświadczenie, bo jesteśmy wrzuceni w akcję tak, że ona się spóźnia i jakby i nikt nic nie wyjaśnia. To znaczy, że tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje. I dopiero tak samo jak ona i my dowiadujemy się, co właściwie ci ludzie tam robią, choć nie do końca wiemy, dlaczego tam są. To znaczy, jak to się w ogóle stało. Ja jestem mega ciekawa i zastanawiam się, w jaki sposób to zostanie rozwiązane. Jest to niezwykłe i w ogóle nie spodziewałam się tego w obyczajówce, jaką jest moja lista gości. Ale okej, nie zamykamy się na gatunki i zobaczymy, w jaki sposób rozwiąże ta autorka. Tak jak już wcześniej wspominałam, to, co jest w tej książce w środku, zupełnie się tego nie spodziewamy. To jest niezwykle słodko-gorzka opowieść. Trochę o przeszłości, o tym, że ona jest, no, znajdzie, jakby, że musimy się z nią czasem rozliczyć, żeby móc iść dalej. I mamy 2 linie czasowe. Mamy tą nieszczęsną bądź szczęsną kolację, na której znajduje się Sabrina, i mamy przeszłość, do której wracamy, aby poznać ją i jej związek z jej byłym narzeczonym Tobiasem. Cała książka daje nam do zrozumienia, że ta relacja będzie kluczowa i tak naprawdę na niej najbardziej się skupiamy, mimo że każda z tych osób, które znajdują się na tej kolacji, w jakiś sposób wpłynęła na życie bohaterki, no z jakiegoś powodu tam się jednak znalazła. I zastanawiam się, jak to będzie, jak to wszystko uda się autorce połączyć. To jest ciekawe dla mnie i aktualnie mega przyjemnie mi się to czyta, bo mamy tutaj początki związku Sabriny z Tobiasem. To jest bardzo intensywny związek. Ona opowiada o tym, w jaki sposób oni się poznali i opowiada o tym, jak ta relacja wyglądała, jak ona ją przeżywała. I mamy tutaj takie pierwsze przemyślenia, że coś tam jest nie do końca. Nie chcę tutaj w żaden sposób spoilerować, ale już od samego początku mi coś nie gra, coś jest nie tak. Jest tam, nie wiem, może jakieś błędy w komunikacji, ale Sabrina daje nam do zrozumienia, wspominając te czasy, że to była wielka miłość, ale nie do końca jesteśmy pewni, czy ona naprawdę była taka piękna, jak ona ją przedstawiać. Znaczy, ja mam takie przemyślenia, że coś mi tam nie pasuje i zastanawiam się, co i w jaki sposób to się stało, że niestety już ze sobą nie są, to jest pokazane już na początku. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się za czytanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Jestem szalenie ciekawa.
już z Radkiem, jak widać, trochę w śpiłkolocie, bo ja jestem w moim czadowym szlafroku, ale czytam sobie przed pójściem spać jeszcze tą książkę i nie wiem, kiedy minęło mi 60 stron. Jestem na 152 i doszło do takiego małego plot twistu, który zniszczył mi całkowicie cały pogląd na tą książkę w pozytywnym sensie, to znaczy absolutnie nie spodziewałam się czegoś takiego, takiej bomby, bo ja nazwałabym to trochę bombą. Ta historia niesie ze sobą w ogóle niezwykły ładunek emocjonalny. Ja jestem w szoku, bo żaden z tych gości z tytułowej listy nie jest przypadkowy i zaczynamy dowiadywać się, jakie są ich role w tej książce i zaczynamy dowiadywać się też trochę więcej o życiu samej bohaterki. To, jak zostało ono naznaczone przez jej ojca, który również znajduje się na tej kolacji, w jaki sposób przebiegał jej związek dalej. I teraz trafiłam na ten jeden moment i trochę nie wiem, co się dzieje. Trochę jest mi strasznie smutno. W ogóle mam wiele sympatii do Sabriny, wiedząc, jakie miała dzieciństwo i tak naprawdę łatwiej jest mi zrozumieć wiele rzeczy, które ją spotkało, to w jaki sposób do nich podchodziła. Chociaż nie podobał mi się jeden wątek jej związku. Nie będę o nim mówić, bo to będzie spoiler, ale nie pochwalam takich rzeczy, niezależnie od tego, kim jedna postać jest dla drugiej postaci. Nie lubię takiego zachowania i mogę w opisie mogę to umieścić, bądź mogę to umieścić na końcu tego vloga jako spoiler. Mi się to bardzo nie lubię w ogóle czegoś takiego, nie lubię takiego wątku. I no tak, takie moje wrażenie. Dalej idę w tą lekturę, tym bardziej nie mogę się oderwać, bo chcę wiedzieć, jak to się właściwie dzieje, że ci wszyscy ludzie tam są i czemu oni tam są. I teraz po tej bombie to w ogóle nie wiem, ja chyba nie pójdę spać, a jest niedziela. I jutro rano muszę wstać do pracy. Mam nadzieję, że nie zerwę dla niej nocki. Albo jeśli zerwę dla niej nockę, to że będzie warto. Słuchajcie, nie oceniajcie mnie, ale trochę się wzruszyłam na koniec tej książki, bo właśnie skończyłam moją listę gości i powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się, jak wiele emocji będzie niosła ze sobą ta historia i jak bardzo mnie poruszy, ale czułam taką nić porozumienia między mną a Sabriną w pewnych momentach. To jest dość niezwykła opowieść, zwłaszcza, że mamy tutaj osoby, które może nie powinny znaleźć się na tej kolacji. Myślę tutaj głównie o Audrey Hepburn i o martwym ojcu bohaterki. Ale uwierzcie mi, że zupełnie nie czuć, żeby to było dziwne w tej książce. Wręcz przeciwnie, w ogóle to wszystko ze sobą tak pięknie się łączy, kiedy dowiadujemy się tak naprawdę, co się właściwie dzieje w życiu bohaterki, co się działo. Była tam też w pewnym momencie taka bomba, taki zwrot akcji, który totalnie mnie poruszył i zresztą mówiłam o nim wcześniej. Teraz skończyłam i przyszło do mnie trochę takich przemyśleń w trakcie lektury, że jest to w ogóle niezwykła książka. Bardzo lubię sposób, w jaki autorka prowadzi fabułę, że to jest tak totalnie przystępne, przyjemne, a mimo wszystko momentami ciężko nam się nie wzruszyć. Jesteśmy przejęci tym, w jaki sposób bohaterka się czuje, co przeżyła, co przeszła. Sabrina jest taką osobą, która ciężko pogodzić jej się ze zmianą i zobaczycie to czytając tą książkę i łatwo dzięki temu nam się z nią trochę utożsamić, bo my jako ludzie nie lubimy zmian. Po prostu, przynajmniej większość z nas, ja osobiście nie lubię zmian. I rozumiem, dlaczego zachowuje się w sposób, który się zachowuje. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki przedstawiony jest jej związek. Związek, którego głównym motorem napędowym jest ogromna miłość, ale także przeznaczenie, w które uporczywie wierzy Sabrina i
zdecydowanie polecam Wam sięgnąć po nią, aby dowiedzieć się, czy to wystarczy, aby związek był szczęśliwy. Uważam, że to jest piękna książka. Bardzo życiowo podchodzi do pewnych kwestii. Ja absolutnie wierzę w bohaterów i wierzę, że w ogóle coś takiego mogłoby się wydarzyć. Jestem poruszona i generalnie ciężko mi skleić słowa. Tak dobrze czytało mi się tą historię. I z czystym sumieniem mogę Wam ją polecić na wieczór. Jeśli potrzebujecie czegoś, co wywoła w Was wiele emocji, co Was poruszy, wzruszy i pozostawi z takim poczuciem przyjemnego ciepła w sercu, to jest idealna książka dla Was. Według mnie świetna. Po prostu jedna z lepszych obyczajówek. To jest właśnie to, czego oczekuję od książki obyczajowej, czyli wielu emocji, takich historii, które rzeczywiście jesteśmy w stanie uwierzyć, które nie są totalnie z kosmosu. No, może oprócz niektórych części tej książki, ale to zupełnie nie przeszkadza, totalnie na plus w pomyśle, śmieszne i w ogóle ciekawe, ale też dzięki temu wiele rzeczy się później wyjaśnia, także uwierzcie mi, że świetna książka. Naprawdę, serio. Ja jestem w ogóle w szoku, w ogóle tak pozytywnie mnie zaskoczyła, że cieszę się, że po nią sięgnęłam, bo chyba potrzebowałam czegoś takiego właśnie teraz. Co też wywołało wiele uczuć w moim przypadku, to chyba relacja głównej bohaterki z jej przyjaciółką i to, w jaki sposób Sabrina nie może pogodzić się właśnie z tym, że jej przyjaciółka dojrzewa i spełnia swoje marzenie, jakby kształtuje swoje życie w taki sposób zupełnie inny niż ona sama i to jest ciekawe, jak wiele jakiegoś tam zagrzebanego bólu i może trochę goryczy czy rozczarowania tkwi w naszej głównej bohaterce w związku z tym, że jej przyjaciółka jest kimś innym, że mamy wrażenie, że ona poszła do przodu, a Sabrina wciąż tkwi w jakimś miejscu w swoim życiu, które nie do końca chyba jej odpowiada, ale nie potrafi tego przed sobą przyznać. I to jest w ogóle mega ciekawy wątek, bo cieszy się, ta przyjaźń wygląda rzeczywiście na taką ludzką. Wiecie, że jej przyjaciółka nie jest jakimś tłem do różnych wydarzeń, jak to czasem bywa, tylko jest naprawdę taką postacią z krwi i kości, którą możemy poznać przez pryzmat ich przyjaźni. Ona reprezentuje sobą właśnie taką zmianę, takie życie, z którymi nasza bohaterka nie potrafi się niejako pogodzić w pewnym momencie. Miałam właśnie zacząć czytać w spokoju 13 opowieść, ale uznałam, że jestem w trakcie, a właściwie już kończę, świetny reportaż i chciałabym Wam o nim teraz chwilę opowiedzieć krótko. Nie będę zdradzać całej fabuły i nie będę też wysnuwać jakichś daleko idących wniosków, bo tak naprawdę jeszcze go nie skończyłam, właściwie wszystko może się zdarzyć, ale słyszałam na jego temat wiele pozytywnych opinii i sama tak naprawdę przymierzałam się do niego przez kilka miesięcy. Bardzo się cieszę, bo jest dostępny w abonamencie Legimi jako audiobook i jako e-book. Także dzisiaj słuchałam go praktycznie cały dzień i niedługo pewnie go skończę. Jest to reportaż Tragedia na przełęczy Diatłowa wydawnictwa Czarnego. Opowiada on, tak jak tytuł wskazuje, o tragedii na przełęczy Diatłowa. I ja nie wiem, czy Wy w ogóle znacie ten temat, dlatego pokrótce postaram się Wam go przybliżyć. Tragedia na przełęczy Diatłowa rozgrywała się w Rosji w latach 50., 60. XX wieku. Wiemy, co się wtedy działo w Rosji, był Związek Radziecki, wiele rzeczy działo się tam źle i nie tak, jak powinno. Zresztą jedną z takich rzeczy jest wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu, o którym w ogóle jest inny reportaż, który serdecznie Wam polecam. Jest to o północy w Czarnobylu i jest świetny. Ale wracając do tematu, tak jak wiemy, co się w Rosji działo, miała ona swoje ciemne strony i jakieś dziwne rzeczy, które władze rosyjskie lubiły robić. Jedną z takich rzeczy było, może nie było to dziwne, ale władze Związku Radzieckiego lubiły osoby, które czymś się wyróżniały, na przykład tężyzną fizyczną. I było też coś takiego, że bardzo promowano bycie turystą, czyli osobą, która po prostu jeździ na właśnie różne takie wycieczki, na przykład w góry, zdobywa trudne szlaki i można było uzyskać stopień takiego turysty.
Były chyba 3 stopnie, z tego co pamiętam. I właśnie z tego powodu grupa, która wyruszyła z Diatłowa, aby zdobyć jeden z takich szlaków, takich szczytów trudno dostępnych, znalazła się tam, gdzie się znalazła. Często też uniwersytety zachęcały swoich studentów, aby oni brali udział w takich wyprawach. Niejednokrotnie były one ciężkie, nie było jeszcze przystosowanego sprzętu, tak naprawdę większość rzeczy było ciężkich, takich, które są bardzo potrzebne do przeżycia w warunkach, które panowały, na przykład w miejscach, do których wybierały się takie grupy. Trzeba było mieć ze sobą piecyki, którymi rozpalało się, żeby było ciepło w namiocie. Trzeba było być dobrze przygotowanym, jeśli chodzi o prowiant i generalnie cały ekwipunek. W ogóle władze uczelni niejednokrotnie prześcigając się jedne z drugimi, kto ma lepszych studentów, że się tak wyrażę, zachęcały niejednokrotnie swoich uczniów, aby po prostu oni podejmowali coraz to bardziej niebezpieczne i wymagające wyzwania, niejednokrotnie ponad ich siły. I to nie było nic niezwykłego, że kończyło się to tragicznie tak naprawdę. I nie tylko na uczelniach, ale generalnie wśród ludzi, którzy podejmowali się takich wyzwań, na które nie byli gotowi. Co jest ciekawe, to to, że grupa Diatłowa była gotowa na takie wymagające warunki. I okoliczności tego, w jaki sposób doszło do tragedii i niestety ich śmierci, były niezbadane i były bardzo dziwne. Wyglądało to tak, jakby oni uciekali w pośpiechu w środku nocy, zaatakowani, wystraszeni. No, to byli bardzo odpowiedzialni młodzi ludzie, oni niejedną taką wyprawę mieli już za sobą, dlatego wszystkim wydawało się dziwne i wręcz nierealne, że mogliby po prostu zupełnie nieubrani, nieprzygotowani, tak naprawdę skazać się na śmierć, wychodząc z namiotu w minusowej temperaturze, zupełnie nie ubierając się stosownie do pogody. Ten reportaż w mega ciekawy sposób opowiada o tym, jak to wyglądało, dlaczego śledztwo przybierało taki, a nie inny wymiar, wygląd, dlaczego zmieniali się ludzie, którzy byli odpowiedzialni za to śledztwo, kogo oskarżano, jak to się rozwiązało. Tego jeszcze oczywiście nie wiem, bo nie skończyłam. Ale już teraz mogę Was gorąco zachęcić, bo naprawdę reportaż zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest napisane jak taka bardzo interesująca, choć niezwykle smutna i tragiczna opowieść, bo tak naprawdę zginęło wielu młodych ludzi. Ich rodziny były traktowane bez zrozumienia przez władze, które szybko chciały jakby zatuszować całą tą sprawę. Tego dowiecie się już z reportażu, ale osobiście jestem bardzo zaangażowana w tą historię i jestem w szoku, jak bardzo dobrze mi się tego słucha. To jest świetnie przedstawione. Naprawdę czuję się, jakby ktoś na żywo opowiadał mi o tym i wręcz ciężko jest mi uwierzyć, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Nie mogę się doczekać, aż się dowiem, w jaki sposób to się w ogóle rozwiązało, jeśli się rozwiązało, bo w sumie nie wiem. Tymczasem zapraszam Was na kolejne przebitki z tego tygodnia. Znać moich takich ostatnich przemyśleniach odnośnie reportażu Tragedia na przełęczy Diatłowa. I cóż, skończyłam dzisiaj z lekkim opóźnieniem, ale bardzo mi się podobał i muszę powiedzieć, że jest świetny nie tylko, aby dowiedzieć się o tym, co się działo wtedy na przełęczy, ale też dodatkowo o tym, co się generalnie działo w Rosji w tamtych latach i w jaki sposób działał ten ustrój, który był tam obecny. Ten reportaż przypomina nam o tym, że tak naprawdę jeśli chodzi o antyutopie i na przykład rzeczy, które tworzył George Orwell, taki świat nie do końca utopijny,
To nie był tylko wymysł jego wyobraźni, ale takie rzeczy działy się rzeczywiście i niestety były tragiczne w skutkach dla ludzi takich jak na przykład właśnie ekipa Diatłowa, która wybrała się w góry i niestety nigdy nie wróciła. Dla mnie reportaż generalnie 10 na 10 jest świetny i polecam Wam go z całego serca. Podpisuję się pod każdą pozytywną opinią na jego temat, którą czytałam wcześniej. Uważam, że naprawdę jest wart uwagi i polecam go. Jest, tak jak już wspominałam wcześniej, dostępny na Legimi jako audiobook i e-book. Audiobook jest świetny, dobrze mi się go słuchało i tak naprawdę nie wiem, kiedy minął ten czas. Chciałabym też dać Wam znać o książkach, które kupiłam, czyli taki mini book haul. Pokażę Wam też książkę, którą dostałam od wydawnictwa Czarnego. Reportaż Praca i inne grzechy, czyli Prawdziwe życie Nowojorczyku. Dostałam go w ramach współpracy barterowej. I on będzie opowiadał o takim życiu, prawdziwym życiu w Nowym Jorku, tych wszystkich ludzi, których nie zauważamy na co dzień, tej całej pracy, którą trzeba wykonać, ale której, na którą nie zwraca się uwagi, o tym, jak ludzie sobie tam radzą, jak się żyje w tym mieście, wielkiej metropolii. Mam nadzieję, że odda głos prawdziwym Nowojorczykom. Jestem ciekawa, jak autor podejdzie do tematu i czy będzie to przystępne. Dam Wam na pewno znać, jak tylko zacznę czytać. A teraz pora na moje zamówienie z Empiku, czyli książki Agaty Christie z kolekcji z wydawnictwa Dolnośląskiego oraz Obsesja Piękna. I książki Christie dokupuję sukcesywnie, zwiększam swoją kolekcję, chociaż nie czytałam jeszcze żadnej, ale nie oceniajcie mnie, bo jakby... Powiedzmy sobie szczerze, że kupowanie książek i czytanie książek to są dwa różne hobby, a ja na pewno kiedyś je przeczytam, bo i tak mam je w planach, a to czy to będzie później czy wcześniej, to już nie ma znaczenia. Oraz Obsesja Piękna. O tej książce na pewno będę dużo mówić w przyszłym tygodniu, ale nie zdradzę Wam dlaczego, jak i po co. Tego dowiecie się z mojego profilu. Jeszcze nie wiem kiedy. Generalnie nie mam żadnych informacji, ale warto czekać. Naprawdę. Będę ją zaczynać czytać dziś bądź jutro. Tymczasem żegnam się z Wami, bo to koniec już tego tygodniowego vloga. Było tutaj trochę mojego codziennego życia, jest też trochę książek. Dostaję od Was informacje zwrotne, żeby dawać więcej tego, co robię na co dzień. I ja staram się dodawać trochę tych przybitek tego, co robię na co dzień. Natomiast czasem jest to trudne ze względu na moją pracę, na to, że niekiedy jest jej więcej. I po prostu nie mam czasu, także jeśli jest tu tego mniej, to głównie ze względu na to, że po prostu nie mam jak tego nagrywać. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.